i wakacje, wyjście. Udało nam się część imprez z powrotem przywrócić, żeby zaistniały na przestrzeni rynku. Mam tutaj na myśli festiwal La Strada, festiwal smaków. W tej edycji mamy kolejny bad rekord frekwencji, czyli chodzi o też wystawiających się, bardzo duża liczba osób, które skorzystały. Wprowadziliśmy też pewne nowe rozwiązania, bardzo dobrze przyjęto polane z leżakami, ruchome takie punkty fast foodowe. Głównymi i kulminacyjnymi punktami były dwa koncerty, które odbyły się. Był to pierwszy koncert Pod niebem Kalisza i drugi koncert Open Air Gala. Pierwszy dzień piątkowy był to taki bardziej, nazwijmy to, rokowo-rozrywkowy koncert, gdzie wystąpiły takie gwiazdy jak zespół Lemon czy Ostry z Filharmonią Kaliską. Według tutaj naszych szacunków i po ustaleniu z służbami wzięło około 8 tysięcy osób w udział, chociaż też świadczy o to, że rynek ożywił się o tyle, że wystawiony telewizor spowodował, że na samym rynku w czasie koncertu było prawie 2 tysiące osób. Święto Miasta zostało uwolnione na Szklon, po które takie różne, tak powiem, debaty się toczyły i powiem tak, ja nie będę tu się wdawał w recenzję, najlepszą recenzją są te dzieci, które tu biegają i skaczą. Jeśli chodzi o kolejne sprawy, to tak spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców Kalisza bezpłatna komunikacja autobusowa, która dowoziła mieszkańców na imprezy, które działy się podczas Święta Miasta. Osir jest otwarty dla wszystkich. Dla wszystkich otwarte są, jest 14 boisk orlikowskich z 55 instruktorami od godziny 10 do godziny 14, a nawet i dłużej tam można na sportowo spędzić wakacje, także bardzo serdecznie zapraszamy. Panie wiceprezydencie, zakończyły się dni miasta Kalisza. Z czego władze miasta są zadowolone, z czego mniej, nad czym jeszcze trzeba będzie popracować? No przede wszystkim najbardziej nas cieszy to, że pewne nasze pomysły, nowe propozycje spotkały się z dobrym przyjęciem. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że Święto Miasta zostało rozłożone w czasie, czyli z tego wcześniejszego tygodnia, czy tam nazwijmy nawet takiego skumulowanego weekendu. Wcześniej mieliśmy prawie 3 tygodnie obchodów Święta Miasta. Kolejna rzecz, to też z dobrym przyjęciem spotkało się to, że mieszkańcom, żeby mogli się wygodniej dostać, zaproponowaliśmy autobusy miejskie bezpłatne dojazdy na imprezy. Kolejna rzecz, troszkę mówię, no różne były zdania na ten temat. Okazało się, że Plac Świętego Stanisława jest bardzo dobrym miejscem na koncerty, szczególnie bardzo dobrym przyjęciem spotkał się koncert symfoniczny w otoczeniu właśnie zabytków, kamienic, kościoła. Kolejna sprawa, to już też mówię o sygnałach, które mieliśmy od mieszkańców. Wiele osób stwierdziło, że rzeczywiście to, że koncert był tak blisko, to odżyło też główny rynek, odżyło miejsce przy ratuszu, ogródki. Ludzie mówili, że wprost, że wiele, no nie wiedzieli do tej pory, żeby tyle osób siedziało tutaj pod ratuszem, aż do późnych godzin, gdzie nie można było miejsca praktycznie przy ogródku dostać. Troszkę poprowadziliśmy nowe elementy podczas festiwalu smaków, nowy program Zdrowy Kalisz. Także staraliśmy się po prostu jakby, no chociażby kolejna sprawa jeszcze La Strada, która z częścią spektakli weszła również pod tutaj na miejsce, na rynek. Po prostu chcielibyśmy, żeby właśnie to serce miasta, czyli rynek, biło jak najmocniej. No i stąd też myślimy, że w dużej części nam się to udało. A z czego władze miasta są mniej zadowolone? Czy były takie momenty, gdzie stwierdziły władze miasta, że trzeba to będzie jeszcze dopracować w przyszłym roku? No powiem, że takie niezadowolenie być może było takie, że być może jeszcze powinniśmy troszkę przedłużyć obchody Święta Miasta, bo według mnie jeszcze tak, gdyby jeszcze tydzień dołożyć, też by nic się nie stało, bo jednak niektóre imprezy mimo wszystko, była taka sobota czy niedziela, gdzie rzeczywiście się tak dosyć mocno część skumulowała i będziemy nad tym myśleć. Natomiast kolejna sprawa, no to będziemy starali się wszystkie takie niedogodności, gdzie na przykład no, nowe miejsce na koncert, ktoś tam mówił, że a być może było za mało koszy, wszystko będziemy starali się po prostu na bieżąco, na przyszły rok uwzględnić, żeby uniknąć pewnych tych spraw, które no, ktoś tam zgłaszał, że akurat mieszkańcom nie odpowiadały.
i 2000 osób tutaj na rynku w czasie koncertu. Wiele osób krzyczało: więcej koncertów, więcej takich imprez. Czy w planach jest już, w najbliższych planach jest już koncert podobny do tego, który był właśnie z okazji Dni Święta Miasta? Znaczy, nie powiem, że akurat może w tym miejscu, wiem, że powiem tak, szykujemy, chcemy przygotować już taką niespodziankę na zakończenie lata, mówię tutaj o pierwszych tygodniach września. Na pewno będziemy się też opierać na tym, co jest obecnie na rynku, czyli sezon ogórkowy, kino letnie, inne rzeczy, które mamy, propozycje wakacyjne, ale kto wie, zobaczymy, że być może jesteśmy otwarci, jak się pojawi koncepcja na dobrą jakąś jeszcze dodatkową imprezę, to nie zaprzeczam, że czegoś takiego jeszcze nie zrobimy. To może jeżeli mówimy, że pojawi się koncepcja, tutaj młodzież mówiła o koncercie hip-hopowym. Czy władze miasta myślały o tej imprezie? Jest, były takie propozycje. Oczywiście będziemy to rozważać. Moja kwestia jest po prostu budżetu. Jedynie co mogę zapewnić, to nie wiem dokładnie, mogę podać datę, ani jak to będzie wyglądało, bo to jest kwestia do ustalenia. Natomiast jedno jest pewne, że na pewno nie będziemy wzorem ostatniego koncertu, jak wcześniej poprzednicy, będziemy przemawiać na tych koncertach, tylko będą muzycy grali. Dobrze. Dziękujemy bardzo.